Światełko betlejemskie przywędrowało z Betlejem, a dokładniej z Groty Narodzenia Pańskiego, gdzie płonie wieczny ogień, od którego co roku odpala się jedną malutką świeczkę. Żeby dotrzeć do Lubina, światełko betlejemskie musiało pokonać tysiące kilometrów. Nasi polscy harcerze odbierają światełko co roku od słowackich skautów. W tym roku niesie przesłanie światło nadziei, światło, które niesie nadzieję. Światełko wędruje po Lubinie wraz z harcerzami. Było już przekazane do Państwowej Straży Pożarnej, Muzeum Historycznego w Lubinie czy lubińskiej policji. Z życzeniami zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia dotarło również do redakcji telewizji regionalnej. Mi się bardzo miło chodzi, tak? Niestety przez koronawirusa nie możemy wziąć więcej osób, żeby z nami pochodziło. Lecz to jest bardzo miłe uczucie. I naprawdę mi się bardzo podoba roznoszenie światełka i jestem szczęśliwa, że mogę je roznosić i jest to dla mnie jakieś wyróżnienie. Bardzo miłe uczucie, gdy się rozdaje takie światełko dookoła. W ciągu tygodnia światełko wędruje do kilkudziesięciu instytucji. Co ciekawe, każdy chętny mieszkaniec Lubina może zabrać światełko dające nadzieję również do swojego domu. Światełko cały czas u nas w Chówcu jest zapalone, jest do odbioru. Można się skontaktować poprzez stronę. Oprócz tego zachęcam do kontaktu poprzez drużyn harcerskich. Działamy naprawdę w całym Lubinie. Gdzieś te numery można zdobyć i to światełko nabyć. Chówiec znajduje się przy ulicy 1 Maja 17A. Można je też odebrać w swojej parafii. Warto zabrać ze sobą lampion, aby odebrane światełko nie zgasło. Z pewnością będzie się pięknie prezentowało podczas wigilijnej kolacji.